Cześć witajcie, tutaj Ananasek i dziś zaprezentuję Wam jak zwiększyć pojemność oraz prędkość pociągu w Farming Simulator 17. Tak więc przejdźmy do ikonki naszego farminga. W wersji steamowej musicie zrobić tak samo, tylko że w steamie musicie nakliknąć prawym przyciskiem myszy otwórz lokalizację pliku. Tak więc wybieramy to, przechodzimy do folderu data, vehicles oraz train, czyli pociąg. Następnie, żeby zwiększyć prędkość, wybieramy prawym przyciskiem na, 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 na ikonkę loko, lokomotyw w dokument XML, czyli tą ikonkę, bo też jest tutaj lokomotyw, tylko że w I3D file format. Ale wy, wybieramy dokument XML lokomotyw, Klikamy prawym przyciskiem i możecie na przykład otworzyć sobie notatnikiem. Ja to zrobię naszym moim programem do hakowania. A tak seria zwykłym programem do edycji lub tworzenia stron internetowych. Kiedyś się w to bawiłem, tak więc program mi został. Tutaj mam jeszcze kiedyś sobie dodawałem kaskę. Tutaj jeszcze mamy game, coś tam o, to będzie na kiedy indziej. Tak więc teraz wybieramy, szukamy coś takiego jak max rpm Tutaj wcześniej się też bawiłem i zmieniałem Max Speed. My, wy będziecie mieli inną tutaj wartość, chyba 20, coś takiego. Nie wiem, nieważne ale nas interesuje tylko max RPM. Minimum RPM nie jest zbytnio potrzebny. możecie sobie zwiększyć, zmniejszyć, co tam chcecie, ale to jest minimalna prędkość, czyli to 1 na godzinę. Nie wiem dokładnie, jak je to przelicza, możecie sobie znaleźć w Google, ale w LS nie jest to w dokumentach podane w kilometrach na godzinę, tylko w RPM. RPM to jest bodajże obroty chyba na metr jeden, coś takiego, nie jestem pewien dokładnie, ale najważniejsze jest, że 10200 obrotów. Tutaj wartość ustawiona to jest jakieś 350 km na godzinę ponad, bo już to ustawiłem. Wy będziecie mieć tutaj inną wartość, chyba 2200, ale ja zmieniłem to już wcześniej na 10200. Tak więc zmienię sobie to teraz na na przykład 20000, ponieważ 20000 jeszcze nie sprawdzałem, a jestem ciekaw, jaka będzie to prędkość. Tak w sumie można to tą metodą prób i błędów wybrać prędkość, jaka nas interesuje. Możecie sobie też zwiększyć, ponieważ jak mówiłem, te 2200 to jest ta normalna wartość, czyli te 83 km na godzinę. Bądźcie sobie na przykład 1200, bo jeśli te 83 na godzinę to jest dla Was za dużo. Tak więc wystarczy, że zmienicie tutaj to w pliku locomotive Max RPM. I to tyle. Teraz klikamy CTRL plus S, albo też w notatniku na przykład plik. Zapisz. Tutaj już zapisałem, nic więcej nie dotyczyłem, ale jakbym na przykład zmienił to na, tutaj to pisał trójeczkę, tutaj macie Save. Tak będzie, sa, tak samo będzie bodajże w Wordzie, jeśli macie program Word. W notatniku też będzie też plik i zapisz. Ctrl S, jak widzicie. No i jak zapisaliśmy, no to przejdźmy do dalszej części poradnika, na przykład i teraz tak. Mamy trzy wagony. Ten nas zupełnie nie interesuje, ponieważ to jest wagon na drzewo, na kłody drewna. To jest wagon na timber, bimbe czy co tam jest. Możemy sobie to zmienić, bo to jest. Bodajże, że pociąg ma cztery wagony. Dwa na drewno i dwa na materiały sypkie. Tak więc edytujemy wagon grainer najpierw, czyli otwieramy to. Wardem. Warda raczej wszyscy mają, tak więc mogę sobie teraz użyć jego. I tak. Szukamy sobie czegoś takiego jak Kpt, czyli pojemność Jest Kpt, 90 tysięcy Muszę przyznać szczerze, że nie używałem jeszcze W farmingu pociągów, nie zapełniałem ich W sumie jeździ sobie nimi jeździłem, czasami coś tam Wypełniłem, ale nie mam zielonego pojęcia Ile tak naprawdę na nie wchodzi, tak więc Ale ktoś kiedyś Napisał w komentarzu, żeby zrobił takie poradnie Tak więc, możemy sobie zwiększyć do Teraz jest 40, czyli 90 tysięcy było No to zmieńmy sobie na 100 tysięcy, tak więc Ctrl S klikamy. Albo klikamy tutaj, tak jak mówiłem, jest taka ikonka. Zapisz. Klikamy to i jest zapisane. Możemy już sobie zamknąć. Jak widzicie, jakbyśmy tego nie zapisali, no to by wyskoczyło Wam powiadomienie, że czy chcecie to zapisać, tak więc. Przejdźmy do następnego wagonu. I edytujmy sobie to tym razem na przykład nadzikiem. I jak widzicie mamy tak samo. I szukamy teraz capiti. Jest też 90 tysięcy. I zmieniamy to na przykład na również, no albo 22, 220 tysięcy. I teraz klikamy, tak jak mówiłem wcześniej, plik zapisz lub też ctrl s, wybieramy kombinację przycisków, tak więc. My już zrobiliśmy swoje, teraz czas, przy czas, żeby to sprawdzić, tak więc widzimy się już za chwilę w farmingu. Tak więc jestem już w grze, jak widzicie na tempomacie mam ustawione 385 km na godzinę, jest to maksymalna prędkość przy ustawieniu 10200 RPM, tak więc zobaczymy ile da nam 20200 RPM Klikam teraz dwójeczkę, żeby zmienić, zwiększyć prędkość na pomacie. I uwaga, uwaga, ile to będzie, ile to będzie? 500, o kurcze, będzie 700, uwaga, czy będzie 700? Dobra, zostawiam może te 2500, najwyraźniej musiałem dodać jeszcze jedno zero, tak więc Nie wiem teraz, ile teraz mogę dodać, nie chcę mi się tego po prostu sprawdzać, ponieważ to idzie, rośnie, 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 ile rośnie a i tak pewnie tej prędkości nie zobaczymy. Tak więc klikam teraz trójkę, żeby włączyć ten pomad, i mogą być teraz lekkie lagi przy takiej prędkości. A, trzeba najpierw go odpalić. Enter. Jezus, po... już się boję. E, 60 fps, zobaczymy ile będzie później. 2000 km na godzinę. Spójrzcie na mapkę, jak on zapiernicza. I fpsy mi nie spadają zbytnio. Mam nadal te ponad 50 fps. Teraz troszkę spadły, jak jest ponad 2000. Wcześniej miałem, nawet jak było te 1900, to miałem, dochodziły do 60 TFPS-y. I jak widzicie, te tyś... 20200 RPM maksymalne to jest 8407 km na godzinę. Tak więc w przeliczeniu możecie sobie to podzielić, czy jak to tam sobie uważacie. Ale wow, tak więc. Myślę, że da się jakoś jeszcze zwiększyć, żeby się szybciej rozpędzał. Może kiedyś jeszcze się w to pobawię. Może na jakimś liveie, ja kiedy będę robił live, y, tak więc możemy się kiedyś w to pobawić. Tak więc mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Mam nadzieję, że nic się Wam nie zepsuło. Jeśli tak, no to po prostu przywróćcie wcześniejsze ustawienia. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!